Przepis na pyszny chleb pszenno-orkiszowy. Przygotowujemy rozczyn. Rozpuszczamy 30 g drożdży w 150 ml ciepłej wody. Do misy wsypujemy 300 g mąki orkiszowej oraz 200 g mąki pszennej, dajemy 2 łyżeczki soli, a następnie dodajemy rozpuszczony roztwór i dolewamy resztę wody. I zagniatamy ciasto. Dodajemy słonecznik i mieszamy jeszcze przez około 10 sekund. Wykładamy blaszkę papierem, a jeśli nie mamy, natłuszczamy ją olejem. Przekładamy ciasto do formy. Nakrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce i czekamy około 30-40 minut, aż ciasto wyrośnie. Następnie wyrośnięte ciasto nacieramy roztrzepanym jajkiem i mlekiem. Posypujemy słonecznikiem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni i pieczemy około 60 minut. Smacznego!